Prustu Salter 71 przy linii wysokiego napięcia i obok przebiega linia średniego napięcia. Ustawienie audio, sygnał wiodący 70, ton sygnału wiodącego 200, wzmocnienie statyka 3, SAT 10, wzmocnienie audio 60, głośność 30, tony relikt 3, częstotliwość 8000 HZ, korekcja kamieni magnetycznych 0, filtr gruntu 7, maskowanie 2, przeliczanie dla 6 KHZ, czułość 86, dyskryminacja 5. Jakieś 40 metrów znajduje się w tej chwili od linii wysokiego napięcia i będę zmierzał w jej kierunku, żeby zobaczyć, na ile się da podejść. Te sygnały dla koloru są rozproszone na wykresie przez te zakłócenia. Jedną ręką to ciężko. Jakaś blaszka. Śmieć trafia do kieszeni. Sprawdzę na wyższym filtrze, czy na szóstce będzie stabilnie pracował. Dla mnie jest akceptowalnie. A jesteśmy już prawie pod linią wysokiego napięcia. Sygnał wiodący zaczyna pływać za sprawą linii.
przestał. Jestem bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia. Filtr szósty. Sprawdzę na piątce. Czwórce. Nie pochodzimy. Trójce. Dwójce. Jedynce. Szóstka. Cisza. Siódemka. Cisza. Ósemka. Cisza. Wrócę do filtru szóstego. Siódmy filtr włączę, żeby było ciszej. A wyłączę wzmocnienie dla statyka. I powinien ten sygnał już chyba nie pływać. Tak jest. Sygnał wiodący dla dynamika nie pływa. Jestem centralnie po środku, pod linią. Nadal jestem pod linią.